ofercie firmy Pneumat możemy znaleźć szeroką gamę pistoletów do sprężonego powietrza. Przy wyborze pistoletu do sprężonego powietrza warto posłużyć się parametrem przepływu. Jest to jeden z bardziej istotnych parametrów, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego produktu. W całej tej gamie najbardziej oszczędny będzie pistolet tego typu. Będzie on osiągał wartość 190 litrów na minutę. Tego typu pistolet, który bardzo często występuje w aplikacjach klienta, będzie osiągał wartość 250 litrów na minutę. Na drugim końcu tego parametru możemy znaleźć pistolet typu Typhoon, który będzie osiągał przepływ 410 litrów na minutę przy 2 barach, aż do 910 litrów przy 10 barach. Innym bardzo istotnym parametrem, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze pistoletu do sprężonego powietrza, jest tak zwany standard OSHA. Standard OSHA jest to parametr, który gwarantuje operatorowi pracę w bezpiecznych warunkach. W przypadku pistoletu wyraźnie wskazuje na to, że pistolet, który spełnia standard OSHA, będzie emitował odpowiednio niski poziom hałasu oraz w przypadku próby zablokowania wylotu zmieni kierunek przepływu powietrza. Przy wyborze pistoletu do sprężonego powietrza warto również wziąć pod uwagę model, który będzie zapewniał użytkownikowi możliwość podmiany ewentualnych dysz. W przypadku tego typu modelu mamy możliwość wymiany dyszy na inne alternatywne. Na takim pistolecie możemy zastosować albo osłony gumowe, które zapewnią ochronę odmuchiwanemu detalowi przed ewentualnym uszkodzeniem. Możemy zastosować rodzaj kurtyny powietrznej. Możemy zastosować rodzaj kurtyny plastikowej, która będzie pełniła tą samą funkcję. Będzie zabezpieczała operatora przed ewentualnymi wiórami odmuchiwanego detalu. A możemy również zastosować dyszę, która jest elementem elastycznym i możemy tak ją wymodelować, żeby trafić bezpośrednio do celu. W gamie pistoletów do sprężonego powietrza znaleźć również możemy pistolet Multiflow, który charakteryzuje się tym, że może być stosowany zarówno do wody, jak i do powietrza. Oprócz tego ma podwójną regulację. W tym miejscu możemy regulować siłę przepływu, a w tym rodzaj strumienia.